Jeszcze kilka lat temu naukowcy wątpili w obecność rondeli na naszych ziemiach. Jednak okazało się, że na terenach dzisiejszej Polski takich budowli nie brakuje. Po sensacyjnych odkryciach w pobliżu Cedynii, Torunia czy Oławy na Dolnym Śląsku dziś już znamy 8 takich stanowisk i w tym momencie chcę powiedzieć, że liczba wciąż rośnie. Kolejnym sensacyjnym znaleziskiem są 2 rondele niedaleko Ząbkowic Śląskich na Dolnym Śląsku, o których w dzisiejszym filmie. Dolny Śląsk to przepiękny region, który ma bogatą historię, ale wciąż skrywa przed nami wiele tajemnic i wielu mieszkańców tych terenów nawet nie wyobraża sobie, jak niesamowite zabytki skrywa ich ziemia. Jedną z takich tajemnic postanowiłem dziś rozwiązać i opublikować. Jest ona związana z tajemniczymi kręgami. Te okrągłe obiekty o konstrukcji bardzo rzadko spotykanej w naszym kraju archeolodzy nazywają rondelami. Są to najstarsze przykłady monumentalnej architektury w Europie, określane najczęściej mianem centrów ceremonialnych, świątyń lub jako dawne obserwatoria astronomiczne. Zazwyczaj składają się z kilku rowów, często uzupełnianych palisadami. Do wewnątrz prowadzą bramy, które przeważnie lokalizowane są w miejscach padania promieni słonecznych w czasie przesileń astronomicznych. Młodsze obiekty pochodzą z epoki brązu i datowane są na około 5000 lat, natomiast te starsze pochodzą z neolitu, czyli epoki kamienia, więc są starsze od podobnego obiektu Stonehenge, a nawet od egipskich piramid. Na Dolnym Śląsku w 2017 roku został już odkryty jeden rondel przez Piotra Wronieckiego i Krzysztofa Wieczorka. Znaleziska dokonano z powietrza podczas rekonansu lotniczego w okolicach Oławy, w czasie którego poszukiwano nieznanych dotychczas stanowisk archeologicznych. Obiekt w Drzemlikowicach o średnicy 75 metrów datowany jest prawie na 7000 lat. Jednak dziś możemy dodać kolejne 2 obiekty, które znajdują się niedaleko Ząbkowic Śląskich. Fenomenem tych rondeli jest to, że są one oddalone od siebie zaledwie o 370 metrów i postanowiłem je nazwać nazwami miejscowości, przy których są położone. Pierwszy obiekt to rondel Baldwinowice. To konstrukcja o średnicy 120 metrów, składająca się z 3 dookolnych rowów z centralną częścią. Obiekt najprawdopodobniej o charakterze ceremonialnym lub obserwatorium astronomiczne. Bardzo słabe są widoczne bramy, które prowadziły do wnętrza. Bardzo możliwe, że były tylko 2, więc potwierdzenie miejsca tych bram mogą ustalić badania archeologiczne, ale i także lokalizację miejsc padania promieni słonecznych w czasie przesileń astronomicznych. Obiekt jest oddalony o niecały kilometr na południe od wsi Baldwinowice. Natomiast drugi obiekt to rondel Sieroszów i tak jak rondel w Rąpicach w województwie lubuskim jest największą budowlą tego typu w Polsce. To konstrukcja o średnicy 130 metrów, składająca się z 4 dookolnych rowów z centralną częścią. Obiekt położony o 530 metrów na północ od wsi Sieroszów najprawdopodobniej jest także o charakterze ceremonialnym, jak i obserwatorium astronomicznym. Podobnie jak rondel Baldwinowice, tutaj także słabo są widoczne bramy prowadzące do jego wnętrza, ale w tym przypadku bardzo możliwe jest, że były 3 bramy, zlokalizowane w miejscach padania promieni słonecznych w czasie przesileń. Jednak na odpowiedź w tej kwestii przyjdzie nam poczekać do czasu przeprowadzenia w tym rejonie wykopalisk archeologicznych. Niebawem na obydwu obiektach zostanie dokonane tam rozpoznanie terenowe oraz badania w celu potwierdzenia chronologii obiektów przez archeologów. Na razie zatem pozostaje nam tylko poczekać na przeprowadzenie badań archeologicznych na tych obiektach. Choć na informacje o tych rondelach natrafiłem już wcześniej, to odkrywcą ich jest pan Robert Szlachta z Krotoszyna, który odkrył je w maju 2018 roku podczas skanowania terenu wokół megalitycznych grobowców w Muszkowicach. Pan Robert zgłosił się do mnie chwilę po udostępnieniu przeze mnie zdjęcia w mojej grupie na Facebooku. Od razu rozpoznał kręgi i wskazał mi ich lokalizację. Odnalazł je dawno temu, lecz nie miał pewności, czy te obiekty mogą być rondelami. Zdjęcie odkryłem przypadkowo w mediach społecznościowych. Było udostępnione przez mieszkańca Łagiewnik, pana Mariusza Dawida, który odkrył to także około 8 tygodni temu i szukał informacji, gdzie takie coś można zgłosić. Choć odkrycie zostaje przypisane panu Robertowi jako pierwszemu odkrywcy tych 2 obiektów, to jednak słowa uznania należą się także dla pana Mariusza za spostrzegawczość i zgłoszenie tych obiektów. Skanując ten teren lidarem na geoportalu, obiektów tych nie widać. Nie zachowały się żadne rysy okręgów ani rowów. Teren ten przez ostatnie co najmniej 5000 lat musiał się bardzo zmienić. Na lidarze w miejscach obiektów dzisiaj widać lekkie wzniesienia, więc mogło dojść do znaczących nawarstwień terenu. Obiektów tych także nie widać na Google Maps, więc i z powietrza także będą niewidoczne. Więc co trzeba zrobić, aby je zobaczyć? Do poszukiwań należy użyć aplikacji Google Earth Pro. Mamy tam możliwość wykorzystania opcji zdjęć historycznych, dzięki którym możemy się cofnąć w czasie o kilka lat wstecz i sprawdzić, czy obiekty były widoczne w przeszłości. W zakładce Widok klikamy na okienko Zdjęcia historyczne lub możemy to zrobić na pasku narzędzi, klikając na ikonkę z zegarem. Kręgi z okolic Ząbkowic Śląskich doskonale są widoczne na obrazach z grudnia 2019 roku. 3 miesiące wcześniej na obrazach z września 2019 roku są już bardzo słabo widoczne. Obiekty są jeszcze dobrze widoczne na obrazach z lutego także 2019 roku, natomiast znów są słabo widoczne na obrazach z sierpnia 2018 roku. Kręgi możemy jeszcze zobaczyć na obrazach z lipca 2015 roku. Niestety, ale na innych opcjach dat, które są dostępne w Google Earth, obiekty są już niewidoczne. Kolejną ciekawostką, o której warto nadmienić, to wyróżnik, czyli zarys w postaci prostokąta o długości 20 metrów i 12 metrów szerokości, znajdującego się zaledwie 15 metrów na zachód od Rondela w Sieroszowie. Interpretacja tego charakterystycznego wyróżnika pozwala sądzić, że mamy do czynienia z chatą, która prawdopodobnie związana jest z ludnością, która wybudowała tu rondele. Dolny Śląsk skrywa jeszcze przed nami wiele tajemnic. To region, w którym występuje najwięcej zabytków archeologicznych, a powiat ząbkowicki jest jednym z najbardziej bogatym historycznie obszarem nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w całej Polsce. To region, gdzie można zauważyć ciągłość osadniczą od czasów neolitu, a wokół dwóch rondeli mamy zarejestrowanych kilkadziesiąt osad, od okresu epoki kamienia do epoki żelaza, a te najbliższe od omawianych owalnych obiektów oddalone są o około 2 km. Około 1,5 km na północny wschód od rondeli znajduje się lasek, który tak naprawdę jest cmentarzyskiem kurhanowym ludności, która zamieszkiwała te ziemię. Znajdują się tu także megalityczne grobowce takie jak w Wietrzychowicach, nazywane często polskimi piramidami. W kolejnym filmie przedstawię Wam kolejny obiekt, który może zostać oficjalnie 11. rondelem w Polsce. Mogę zdradzić tylko tyle, że kręgi mogą mieć nawet 150 metrów średnicy i może to być największa tego typu budowla na naszych ziemiach. Więc jeśli chcesz być na bieżąco z tematem, to nie zapomnij zostawić na kanale subskrypcji z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. A może Ty byś chciał zostać odkrywcą takich budowli? Zachęcam Was do skanowania terenów całej Polski za pomocą Google Earth Pro. Macie tam opcję zdjęć historycznych i możecie sprawdzać tereny na podstawie obrazów z minionych lat. A jak już znajdziesz coś, to zapraszam do kontaktu na moich mediach społecznościowych. Linki do mojej strony i grupy na Facebooku znajdziesz w opisie tego filmu.